Był czas taki, oczywiście, to pewnie wiemy trochę też z historii teologii i nie tylko teologii, że teologia była domina, jak to mówią po angielsku lady theology. To był wtedy, w czasach średniowiecznych, kiedy się budowały uniwersytety, to był wtedy najbardziej prestiżowy i najtrudniejszy przedmiot. Na pierwszych uniwersytetach, takich jak Paryż, jak Oxford, to XII-XIII wiek, wcześniej jeszcze Bolonia oczywiście, choć tam dominowało prawo. Zawsze były cztery wydziały. Pełny uniwersytet miał Artes Liberales plus trzy wydziały wyższe. To była medycyna, prawo i zawsze teologia. I ta teologia miała prestiż zawsze szczególny. Gdy coraz bardziej dojrzewał średniowieczny uniwersytet, dominowały te zwłaszcza, gdzie uczono teologii. Choć uczono jej niemal wszędzie, trzeba mieć świadomość, że do XIV wieku tylko trzy uniwersytety miały prawo nadawać stopnie naukowe z teologii. Wszędzie uznawane według Jus ubique docendi. To był Paryż, to był Oxford i to było Cambridge. Zakony dominikańskie, takie jak Dominikanie, przepraszam, czy Franciszkanie, zakładały własne tak zwane studia generalne w różnych miejscach. Do Oxfordu Dominikanie przyjechali z teologią jeszcze z polecenia świętego Dominika, chociaż dotarli do Oxfordu tydzień po jego śmierci i do dzisiaj tam są. Przez 400 lat ich niby nie było, faktycznie nie było, bo po reformacji pozamykano zakony i klasztory katolickie, ale odrodzili się na początku XX wieku i do dzisiaj tam są i mają ciekawy bardzo status, Dominikanie w Oxfordzie, uczący bardzo teologii katolickiej oczywiście. Mianowicie są tak zwaną prywatną halą przypisaną do uniwersytetu. Struktura uniwersytetu w Oxfordzie czy innych takich starych uniwersytetów jak Cambridge czy niektóre w Szkocji jest tak zwana kolegialna, są koledże, 38 koledżów składa się na uniwersytet w Oxfordzie. Ale jest sześć tak zwanych hal przypisanych do uniwersytetu. Są w tym trzy katolickie. Benedyktyni, jezuici z Campion Hall, benedyktyni z St. Benet's i właśnie dominikanie tam. I do dzisiaj są. W tym sensie przypominam o tym, że chcę powiedzieć, że także tam jest ta świadomość w Oxfordzie, nawet jeśli to w ogóle nie był nigdy katolicki uniwersytet, choć na początku był bardzo chrześcijański, potem bardziej anglikański. Że jest ta świadomość, że tradycja teologii katolickiej tam jest najdawniejsza, można powiedzieć. I w tym sensie, jeśli mówimy o teologii anglosaskiej, to na pewno trzeba mówić o tej teologii, która tam jest. I trzeba powiedzieć na przykład, że po tych wielkich uniwersytetach, wtedy najważniejszych w Europie, jak Paryż, drugi najstarszy uniwersytet po Bolonii, jak potem Oxford uchodzi za trzeci najstarszy uniwersytet, że to stamtąd wyszli tacy teologowie, których do dzisiaj czytamy. Wspominany na przykład dzisiaj święty Bonaventura, kiedyś magister teologii w Paryżu, czy święty, święty tym razem Aleksander Schales, czy święty Albert Wielki, czy oczywiście Tomasz z Akwinu związani z Paryżem, czy z kolei związani z Oxfordem to był Roger Bacon, to był Robert Grosse Teste, czy Jan Duns Scott, czy Wilhelm Ockham, czy także no, heretyk, powiedzmy tak, używając tradycyjnej terminologii, Jan Wycliffe, którego zresztą Uniwersytet w Oxfordzie wyklął i potępił jego nauki. Tam kwitła teologia, wtedy. Ksiądz profesor Starowiejski tu wcześniej mówił, że to było trochę dramatycznie z tą teologią, kiedy ona zaczęła się rozwijać na uniwersytetach, ale może nie było aż tak dramatycznie, ośmielę się powiedzieć. Dzisiaj oczywiście też jest Wydział Teologii na Uniwersytecie w Oxfordzie, ale pewnie to już nie ta teologia. Może to nieco zobrazuje moja rozmowa sprzed lat z najważniejszym dzisiaj chyba teologiem moralnym anglikańskim, profesor Oliver O'Donovan, który przez ponad 20 lat był w Oxfordzie, miał katedrę niezwykle prestiżową, a dzięki temu był także kanonikiem oksfordzkim. Tam jest także kapituła oksfordzka, oczywiście anglikańska, połowa kanonii oksfordzkich jest zastrzeżona dla profesorów zupełnie szczególnych katedr. Dlatego prawie zawsze to są duchowni anglikańscy, bo jak jest kanonikiem, to ma obowiązki w katedrze, jak to kiedyś u nas bywało. Czyli nabożeństwo ma odprawiać i mówić kazania. Ale był kiedyś taki problem, że na katedrę historii, bardzo też prestiżową, o tak zwanych prawach królewskich, znaleziono profesora, który miał dwa mankamenty. Był świetnym profesorem angielskim, ale miał dwa mankamenty. Po pierwsze był katolikiem, po drugie był świecki. Ale Uniwersytet Oksfordzki mówi do niego tak, my sobie z tym poradzimy, ale czy ty możesz przyjść do nas, żeby zostać kanonikiem oksfordzkim, obok tego, że będziesz naszym profesorem. On poszedł do swego biskupa lokalnego, biskup dał mu dyspensę. I jako świecki został kanonikiem oksfordzkim. Oczywiście nie odprawiał nabożeństw, ale mówił kazania czasami. To mu pozwalano w katedrze oksfordzkiej, właśnie tam, anglikańskiej. Rozmawiałem z tym Oliverem O'Donovanem,
kiedyś, to właśnie 20 parę lat był na Oksfordzie, ostatnio to rzucił i poszedł do Edynburga, bo mówił, że już miał dosyć tych papierów i tego wszystkiego. A w Edynburgu, w Szkocji jest dużo spokojniej. I kiedy mu powiedziałem, to było dawno, gdzieś w okolicach mojego doktoratu, więc 20 parę lat temu. Mówię mu, wiesz Oliver, ja jestem w ogóle z Polski, w Polsce nie ma Anglikanów. I u nas na KULU, na Katolickim Uniwersytecie zajmuję się i interesuje mnie teologia moralna anglikańska. On mówi, tak, to bardzo ciekawe, bo nas już ona nie interesuje. To oczywiście był trochę żart, ale trochę nie. Kiedy po latach potem, ja już po doktoracie, może nawet po habilitacji, zacząłem u nas na KULU uczyć bardziej i u nas na przykład w ramach specjalizacji teologiczno-moralnej mam wykład z teologii moralnej anglikańskiej całoroczny, czasami nawet dwuletni, jak jest czas. I kiedyś mu to powiedziałem. Mówię, Oliver, ja na KULU mam taki wykład, teologia moralna anglikańska i uczę tego przez cały rok, co tydzień przez 2 godziny. A on mówi, słuchaj, to KUL to chyba jedyny uniwersytet na świecie, gdzie jeszcze się uczy anglikańskiej teologii moralnej. Oni oczywiście też trochę uczą, ale manierą tam powszechną jest to, że to są wybrane zagadnienia. To nie jest cały wykład kursoryczny, wielki, który tłumaczy wszystko. Wybrane zagadnienia wedle tego, jak profesor uważa, co trzeba wybrać. Teologia od początku dominowała więc w świecie uniwersyteckim, kiedy powstawały uniwersytety w dojrzałym, głębokim średniowieczu. A za tym wszystkim stała amor sciendi, czyli miłość do nauki ze względu na to, że jest nauką. To tylko taki był motyw. Sytuacja teologii oczywiście zaczęła się potem bardzo zmieniać, także w świecie uniwersyteckim, zwłaszcza kiedy przyszły czasy nowożytne, humanizm, renesans i tak dalej. Kiedy zaczęły dominować nauki ścisłe bardziej, kiedy się zaczęły rozwijać na przykład astronomia wraz z rewolucjonizmem Kopernika, kiedy przyszła reformacja, teologia się bardzo sfragmentaryzowała, jeśli tak można powiedzieć. I kiedy cały akcent z tego, co obiektywne, z Boga, wcześniej nauka zwracała się na Boga, szukała Boga, pytała o Niego, bo jakby w całym duchu chrześcijańskim jest to, o czym nieraz już było dzisiaj, że to dopiero wtedy można w Bogu, przez Boga poznać siebie, świat i tak dalej. Kiedy przyszedł czas nowożytności, akcent z tego Boga przeszedł ze Stwórcy na stworzenie i na świat. I w tym sensie teologia zaczęła bardzo słabnąć, także na uniwersytetach. Ona była, przecież w Krakowie była teologia na UJ-cie do habilitacji księdza profesora Karola Wojtyły, który zrobił tę habilitację w 1953 roku, jak wiemy, to była ostatnia habilitacja na Wydziale Teologii na UJ-cie. Potem zamknięto wydział i dlatego Wojtyła, chcąc sam uczyć, ktoś mu mówi, jedź do Lublina na KULI. Tak w 1954 roku przyjechał do nas pociągiem, jadąc całą noc i zaczął uczyć. I uczył przez 24 lata, częściej czy rzadziej, jak mógł, ale uczył. Różne więc przemiany w kulturze i nauce europejskiej sprawiły, że wiek XVI, to już jest po średniowieczu, stał się raczej wiekiem filologii, czego początku i zwłaszcza wiążemy z Uniwersytetem w Wittenberdze, gdzie w studiach humanistycznych było jeszcze miejsce dla teologii, ale już innej, bo poreformacyjnej, można powiedzieć protestanckiej i coraz bardziej rozczłonkowanej. Potem z kolei w środowiskach uniwersyteckich dominanta padła na matematykę, a potem na nauki jeszcze bardziej eksperymentalne wraz z metodą eksperymentalną, Isaac Newton, XVII-XVIII wiek i tak dalej. Tradycyjny model uniwersytetu, także z tym centralnym miejscem teologii, został więc w tym sensie odrzucony, a coraz bardziej uniwersytety stały się szkołami coraz bardziej na wzór niemiecki. Tu zwłaszcza dwa są ważne. Uniwersytet w Bonn, który de facto powstał jako pierwszy katolicki uniwersytet w Niemczech, 1784, oraz Uniwersytet w Stuttgarcie, który zwłaszcza ten ze Stuttgartu, zaczął się nazywać Hochschule. I odrzucił ten model tradycyjny uniwersytetu z 4 wydziałami wspomnianymi przeze mnie, a przyjęto 6 sekcji, na przykład sekcję nauk rolnych, prawa nauk wojskowych, publicznej administracji, nauk leśnych, medycyny i ekonomii. I coraz bardziej w tym sensie sytuacja się na uniwersytecie zmieniała, tym samym zmieniała się sytuacja teologii, bardzo związanej przez wieki z uniwersytetem. Oczywiście jest jasne, że teologia anglosaska, jeśli o takiej można mówić, powiedzmy, że mówimy przynajmniej roboczo, czy to będzie teologia katolicka, czy protestancka, tej drugiej chyba więcej, nie powstała i nie rozwijała się w izolacji od teologii rozmaitych nieanglosaskich, może zwłaszcza tych pochodzących z kontynentu europejskiego.
a to będą wtedy w takim czy mniejszym stopniu teologie, zwłaszcza niemieckie. Zwłaszcza potem XIX-XX wiek, kiedy przychodzimy do czasów nam bliższych. Ideowe założenia takich filozofów czy teologów, jak na przykład Immanuel Kant, jak Friedrich Schleiermacher, jak Albrecht Ritschl, jak Adolf von Harnack, jak Ernst Troeltsch, ich idee coraz bardziej wpływały także na to, co się działo z teologią w tak zwanym świecie anglosaskim. To oni byli komentowani, to do nich się odnoszono bardzo często. XIX wiek, potem XX i potem także w czasach jeszcze bardziej nam współczesnych. Do dzisiaj da się znaleźć bardzo dużo prac, które powstają w Anglii, w Ameryce, w Australii, pisanych po angielsku z odniesieniami zwłaszcza do, na przykład dla protestantów, Karla Bartha. To chyba największy protestanci, mówią, teolog niemiecki, protestancki XX wieku, zmarł w 1968 roku. Czy do Dietricha Bonheffera, męczennik luterański, czy Jürgen Moltmann, czy Wolfhard Pannenberg, czy Karl Rahner, czy oczywiście w swoisty już nieco inny sposób Józef Ratzinger. W samej Wielkiej Brytanii dla ukształtowania jej ducha i treści teologicznych w XIX wieku, a co potem wpływało na wiek XX, mówię o tej Wielkiej Brytanii, bo to ona jakoś nadawała ducha w ogóle temu, co można by ewentualnie nazwać teologią anglosaską. Chyba trzeba szczególnie wskazać na dominujące w XIX wieku przeżywanie wiary bardzo wewnętrzne i osobiste, w bliskości zawsze z pewną wrażliwością moralną, która skutkowała na przykład takimi dużymi prądami, ruchami reformy społecznej. Mamy świadomość XIX wiek, rozwijający się kapitalizm i tak dalej, jeszcze niewolnictwo. To budziło niepokój, w związku z tym teologia na to też, co się działo w społeczeństwie, reagowała. Bóg uważano jest tu zawsze kimś obecnym wewnątrz ludzkiej historii i całej natury, raczej niż kimś zewnętrznym, sprawującym pieczę z zewnątrz nad stworzeniem. Religię więc postrzegano w tym kontekście anglosaskim raczej historycznie niż dogmatycznie. Takie pojmowanie, przeżywanie chrześcijaństwa widać na przykład u takich XIX-wiecznych pisarzy i teologów jak Samuel Taylor Coleridge, czy błogosławiony John Henry Newman z jego wizją rozwoju doktryny i natury autorytetu, czy u na przykład autorów bardzo znaczącej dla anglikańskiego i angielskiego świata teologicznego publikacji pod tytułem Essays and Reviews, która się ukazała w 1860 roku, która potem była szalenie komentowana, czy jeszcze inna praca zbiorowa pod tytułem Lux Mundi z roku 1889 pod redakcją Charlesa Gora, bardzo ważnego w Anglii teologa, filozofa, który potem został biskupem i nawet biskupem Oksfordu. Żeby dzisiaj spojrzeć na sytuację dzisiejszą, współczesną tej tak zwanej teologii anglosaskiej, czy teologii krajów anglosaskich, czy tego, jak się tam, po angielsku się bardzo często używa dziwnego słowa theologizing, czyli teologizowanie. My powiemy czasami uprawianie teologii, ale oni mówią takie teologizowanie, to nie wiadomo, co to znaczy, ale tak mówią, tak czasami też piszą o teologii. To może spróbujmy się przyjrzeć niektórym okolicom świata, które są poniekąd anglosaskie, i niektórym nazwiskom. Jeśli się uda, to może także spróbujemy wyłuskać jakieś ich idee, żeby, no właśnie, próbować trochę zrozumieć ten tak zwany anglosaski świat teologii. Może zacznę od kilku teologów moralistów anglikańskich, jakoś mi szczególnie bliskich, jak już tu wspomniałem, bo sam się tym trochę zajmuję. Teologów moralnych, jak my mówimy, albo etyków chrześcijańskich, jak oni częściej mówią. To między innymi jeden z problemów, który mamy, kiedy dotykamy literatury niepolskiej, zwłaszcza anglojęzycznej, to jest problem terminologiczny. Oni w innym sensie czasami używają tych samych słów. Kiedy mówią o na przykład etyce, to w zasadzie myślą teologia moralna. Bo jak będą myśleć o naszej etyce w rozumieniu etyki filozoficznej, to będą mówić o filozofii moralnej. Jak będą mówić, że ktoś jest teologiem moralnym, to bardzo często im się to kojarzy z teologiem moralnym katolickim od razu. Teologia moralna to w zasadzie nauka katolicka. A dlaczego? Bo szalenie precyzyjna, bo wyjaśniona, bo zapisana w podręcznikach i tak dalej. Stąd czasami u nich podział całej teologii moralnej jest taki, że to, co my nazywamy teologią moralną fundamentalną, czasami jeszcze ogólną, ale zwykle teologią moralną fundamentalną, oni o tym mówią etyka chrześcijańska. A jak przejdą do teologii moralnej szczegółowej, to mówią, że to jest teologia moralna. Ale to jest problem terminologiczny. Kenneth Escott Kirk to w XX wieku najważniejszy moralista anglikański,
który zaczął coś, co nazwałem, co można chyba nazwać taką głęboką odnową w duchu katolickim, anglikańskiej teologii moralnej. Od czasów po I wojnie światowej, tak naprawdę do jego śmierci w roku 1953. W 1937, jeszcze przed II wojną, został biskupem Oxfordu i tak naprawdę przestał się już zajmować teologią, jak to mówił klasyk, czyli arcybiskup Alfons Nosol, że mitra na głowie to ogranicza myślenie, tak? To jest taka klamra i to już potem koniec. Tak mówił arcybiskup Nosol. Ja się tam na tym nie znam, może Krzysztof wie więcej. Ale ten Kirk, chcę wam powiedzieć, kiedy zacząłem go tam gdzieś szukać i znalazłem, a nie wiedziałem, gdzie w ogóle tego szukać, kiedyś sam się zacząłem zajmować teologią moralną anglikańską. Pojechałem do Oxfordu pierwszy raz, drugi, gdzieś tam szukam ludzi, spotkałem tego Olivera O'Donovana i tak dalej, który mi sporo pomógł. Ale też kiedyś byłem u benedyktynów, w tej takiej ich hali przypisanej do uniwersytetu. Tam był taki biblista dość znany, rozumiem, w świecie biblistów, Henry Wansbrough, takim kierownikiem tego ich koledżu, tego domu. I on urządzał co jakiś czas takie uroczyste kolacje i zapraszał na te kolacje ciekawych ludzi, nie katolików, rozmaitych profesorów z uniwersytetu. I kiedyś zaprosił taką kolację, na której miałem okazję być, profesora o nazwisku Henry Chadwick. Jest Owen Chadwick i Henry Chadwick. To byli bracia, obydwa już nie żyją. Owen chyba też zmarł. Historycy kościoła, bardzo znaczący w Anglii, bardzo mądrzy, związani z Oxfordem i z Cambridge, tak często tam bywa. I pamiętam, że Henry Chadwick, jak to typowy brytyjski gentleman, mówi do mnie, a tu ksiądz to w jakiejś sprawie przyjechał do nas. Więc ja coś zacząłem tłumaczyć i wspomniałem Kennetha Scotta Kirka. A Chadwick mówi, o proszę księdza, jak byłem na studiach sam w Oxfordzie, lata 40., to chodziłem do katedry oksfordzkiej słuchać kazań biskupa Kirka. To był bardzo mądry biskup. I mówi do mnie tak, stary Henry Chadwick wtedy, emerytowany już profesor, parę lat później umarł. Mówi, i wie ksiądz co, jak dzisiaj wezmę najważniejszą książkę Kirka, która miała tytuł The Vision of God, Visio Dei. Bardzo gruba, zapis jego wykładów imienia Bamptona z końca lat 20. Mówi, jak wezmę tę książkę dzisiaj jeszcze do ręki i przeczytam stronę albo dwie, to się jeszcze czegoś uczę. Wiecie, pomyślałem sobie wtedy, warto się tak w życiu nauczyć, żeby na stare lata, będąc absolutnie uznawanym profesorem wszędzie, żeby powiedzieć, że jak wezmę jakąś starą książkę do ręki, czy w ogóle książkę, to się jeszcze czegoś uczę. A ja kiedyś, przyznam wam się, z niepokojem usłyszałem od mojego kolegi na kulu, oczywiście wam nazwiska nie powiem, który mówi do mnie parę lat temu, wiesz co, ja już tak nie mam czasu, że już nic nie czytam, tylko piszę. I pomyślałem sobie, to dramat. A to powszechne. To jest dramat. A ten stary Chadwick mówi, że jeszcze dziś się czegoś uczę, jak przeczytam jedną stronę. Więc ten Kirk to naprawdę człowiek wart uwagi. Wspomniany Oliver O'Donovan, jeszcze żyjący, ma ze 70 lat, przeniósł się z Oxfordu do Edynburga. Jego praca wydana w latach 80. jeszcze pod tytułem Zmartwychwstanie, a porządek moralny. Taka paschalna wizja moralności chrześcijańskiej. O niej mi pewien ksiądz powiedział, że być może to najważniejsza książka z teologii, jaka wyszła po angielsku w drugiej połowie XX wieku. Świetna praca, trudna, ale bardzo dobra. Oliver O'Donovan naprawdę wart uwagi. Jeszcze taką ciekawostkę powiem. Kiedy się ukazała Veritatis Splendor, to rok 93. W angielskim, tak zwanym katolickim, mówię nie bez kozery, tak zwanym katolickim tygodniku The Tablet, ukazały się recenzje tejże, krótkie, dwu, trzystronicowe. Poproszono różnych teologów, wtedy wielkich, niektórych wtedy żyjących, dziś już nieżyjących, taki Bernard Herring, taki Joseph Fuchs, taki Richard McCormick ze Stanów Zjednoczonych, zwykle katolickich. I wszyscy tam pisali recenzje i wszyscy pisali, no papież to się chyba pomylił. On nie wie, o czym pisze i nie wie, kogo krytykuje. I wszystkie recenzje, także Herringa, także Fuchsa, były krytyczne. A to przecież ludzie, którzy zjedli zęby, przez 30-40 lat uczyli na uczelniach rzymskich. I O'Donovana poproszono o recenzję i on napisał dwie strony. I napisał, nie ze wszystkim się z papieżem zgadzam, ale generalnie uważam, że ma rację. Anglikański głos mówi, że papież ma rację, a nasi koledzy, katolicy teologowie moralni. Obecnie szefem Katedry Teologii Moralnej w Oxfordzie jest Nigel Bigger. To też ważny człowiek, choć może jeszcze nie tak znany jak O'Donovan. Z innych teologów ważnych, myślę, w Anglii samej, to jest taki dominikanin Aidan Nichols. On związany głównie z Uniwersytetem w Cambridge, ale po studiach także w Oxfordzie.
bardzo dużo pisze, chyba już z 50 czy ze 60 książek wydał, co roku przynajmniej jedną, czasem więcej, bardzo sprawny. Ale chcę o nim powiedzieć jeszcze taką rzecz. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, w roku 2005 po śmierci Jana Pawła II Uniwersytet w Oksfordzie wzruszył się, mówiąc nieco popularnie, i powołał katedrę imienia Jana Pawła II teologiczną. Mieli taki pomysł, żeby na tę katedrę zapraszać co dwa lata innego profesora ze świata, żeby tłumaczył teologię katolicką, a zwłaszcza papieską Jana Pawła w Oksfordzie. I pierwszym, któremu zlecono tę katedrę na dwa lata, był Aidan Nichols właśnie. Zdaje się, że w tej chwili to jakoś wygasło, to znaczy nie zapraszają kolejnych ludzi. Nie wiem, czy przez Nicholsa, myślę, że nie. Ale Nichols to znaczący dzisiaj ważny, taki też znany tam w Anglii teolog. Rowan Williams, bez tego nazwiska nie można pominąć Anglii, a zwłaszcza anglikanizmu, do niedawna arcybiskup Canterbury. To nie jest teolog moralny, raczej taki ogólny, trochę historyczny, dogmatyczny. O bardzo dużej skłonności i wrażliwości wschodniej, prawosławnej można powiedzieć. Jak miał 36 lat, dano mu bardzo prestiżową katedrę o prawach królewskich, tak zwaną w Oksfordzie. I był wtedy najmłodszym profesorem w Oksfordzie. Po paru latach zrobiono go biskupem w Walii, był tam biskupem, a potem został arcybiskupem Canterbury, czyli takim w cudzysłowie papieżem anglikańskim. I był do roku 2012, kiedy poszedł na emeryturę. Ma 63 lata chyba w tej chwili i zrezygnował z urzędu, poszedł na emeryturę, wrócił do Cambridge i tam mu dano College Magdaleny, Magdalen College, gdzie jest kierownikiem, szefem, rektorem i także tam uczy teologii. Bardzo dużo też pisze, to bardzo mądry człowiek. Choć kontrowersyjny, powiedzmy, jako anglikański przywódca pod pewnym względem, także jeśli chodzi o cały kontekst, o czym słyszeliśmy pewnie nieraz, cały kontekst nauki moralnej anglikańskiej dzisiaj, homoseksualizmu, związków księży nawet i tak dalej, powtórnych związków ludzi. No tutaj liberalny anglikanizm jest stosunkowo bardzo. Łącznie z tym kiedyś skandaliczną sytuacją, może pamiętacie, 2003 rok, kiedy ksiądz anglikański żyjący w związku homoseksualnym, Gene Robinson w Stanach Zjednoczonych, został wybrany na biskupa diecezji New Hampshire. On był czynnym homoseksualistą, choć wcześniej miał żonę i dzieci, ale to zostawił, związał się z chłopem i siedział z nim, wybrali go na biskupa i był okrutny podział. I w związku z tym, w samym kościele, anglikanizmie się dokonał taki podział w skali globalnej, najpoważniejszy chyba od powstania tego kościoła. Zobaczymy, co będzie dalej. Ale Rowan Williams ma trochę niestety niejasne poglądy w tej materii. Inne nazwiska angielskie, które warto wspomnieć, to na przykład Michael Banner z Uniwersytetu, teraz w Cambridge, kiedyś był w King's College w Londynie. To John Macquarie, nieżyjący już teolog z Oksfordu. To także Evelyn Underhill, kobieta nieżyjąca, już zmarła w 1941 roku, która była pierwszą niewiastą, którą zaproszono na Oksford, na uniwersytet, żeby uczyła teologii i też prowadziła formalne, legalne rekolekcje dla kleru anglikańskiego. Pozostawiła po sobie bardzo ciekawe pisma, zwłaszcza z zakresu mistyki i duchowości. Stany Zjednoczone, bardzo głośny teolog współczesny, Stanley Hauerwas, metodysta, napisał mnóstwo książek, pracuje od wielu lat na Duke University w Północnej Karolinie. Dużo pisze o teologii w ogóle, o teologii moralnej także i tak dalej. Nie będę już mówił co dalej, bo minuty mijają. Z katolickich ważnych teologów współczesnych amerykańskich, godnych zaufania można powiedzieć z punktu widzenia Kościoła, to taki na przykład świecki Germain Grisez, to William May, też związany z Katolickim Uniwersytetem w Waszyngtonie, tenże kiedyś był członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej, kolega Jurka Szymika, to John Finnis, Australijczyk, ciągle jeszcze czynny, który napisał taką klasyczną dla filozofii prawa pracę pod tytułem Natural Law and Natural Rights, wydaną w 1980 roku. Robert P. George to jest świecki raczej filozof, ale ma bardzo dobry wpływ, bardzo katolicki na jakby sytuację Kościoła w Stanach Zjednoczonych. Russell Hittinger, wielki obrońca prawa naturalnego. George Weigel, znany nam chyba publicysta. Z teologów ściśle Romanus Cesario, na przykład Joseph Di Noia, dzisiaj pracujący w Watykanie, Avery Dallas, nieżyjący już kardynał, apologeta, raczej teolog fundamentalny. To będzie Fulton John Sheen, zmarły w 1979 roku, arcybiskup i gwiazda telewizji amerykańskiej w latach 50. i 60. Przez kilkanaście lat prowadził cykliczne katechezy w telewizji publicznej amerykańskiej i miał, jak mówią, około 30 milionów oglądaczy co tydzień. To była niezwykła gwiazda. Dzisiaj kandydat na ołtarze.
James Keenan, ważny moralista jezuita z Boston College, sprawny, pierwszy, który zorganizował dwa razy już światowe kongresy teologów moralistów katolickich. Jeden był w Padwie, drugi był w Trydencie. Ja byłem na jednym, 400-500 osób z całego świata. Jeszcze chyba 3 minuty. Charles Curran, kontrowersyjny, żyjący, bardzo sprawny, dużo piszący, któremu odebrano prawo nauczania teologii katolickiej i moralnej, ale bardzo pisze i wszędzie jest zapraszany. Z innego niejako grona, pod wpływem bardzo prawosławnym i też, ale znaczący dla teologii także nieprawosławnej w Stanach, na przykład Aleksander Szmeman, zresztą urodzony w Tallinie, ale całe życie w Stanach, po studiach u świętego Sergiusza w Paryżu. To będzie na przykład Karl Henry, luterański, kalwiński też trochę, teolog znany, autor też bardzo wpływowego czasopisma protestanckiego pod tytułem Christianity Today, które bardzo wpływa na sytuację protestantów amerykańskich. Jarosław Pelikan, to będą bracia Niburowie, Reinhold i Helmut Richard Nibur. To będzie John Howard Yoder, mennonicki teolog, bardzo znaczący. Niedawno recenzowałem pracę z teologii pacyfistycznej Jodera na chacie tutaj w Krakowie. Pewien protestancki, zielonoświątkowy pastor napisał taką pracę. W Kanadzie przynajmniej 2-3 nazwiska, bardzo znany Bernard Lonergan, oczywiście jezuita, metoda w teologii i tak dalej. Bardzo poważany do dzisiaj człowiek, choć już dawno zmarł, 30 lat temu. I bardzo znany dzisiaj raczej socjolog i filozof Charles Taylor, ale praktykujący katolik, świecki człowiek, bardzo dobry i uważny. Z Australii przynajmniej 2 nazwiska chciałem wspomnieć. Jedno to jest koleżanka profesora Szymika, jak się domyślam, Tracy Rowland, dyrektor Instytutu Jana Pawła II z Melbourne, kobieta. Świetnie się zna na Ratzingerze, dużo już o tym pisała. Kiedyś ją skolegowałem z profesorem Tadeuszem, kiedy wydawał książkę i zawiózł ją do papieża Benedykta. To bardzo mądra kobieta, miała nawet taki epizod polski, bo jej ojciec był marksistą i ona jak już doszła, zrobiła studia w Cambridge teologii, to chciała zrozumieć, czego ojciec był marksistą. Przyjechała do Polski, jeszcze za komuny to było, była w Krakowie chyba u dominikanów przez parę miesięcy i czytała Kołakowskiego, żeby poznać marksizm. Bardzo dzielna niewiasta, naprawdę, i bardzo mądra, była u nas na Kulu ze 2 lata temu. Skończmy te nazwiska, bo jeszcze można by Antoniego Fischera wspomnieć z Australii, czy Petera Steela, ale chcę powiedzieć jeszcze taką rzecz. Myślę, że ważny nurt w teologii w ogóle i filozofii, łącznie powiedzmy anglosaskiej, to jest kontakt teologii z nauką. Dialog rozumu i wiary. To się na różne sposoby objawia, także w mediach, także w dobrej telewizji, na przykład w cyklicznych programach BBC. Ale też można dużo oglądać na przykład w internecie takich dialogów. Jest na przykład taka strona, którą polecam, jest masę ciekawych tekstów, wypowiedzi, dialogów pod tytułem closertotruth.com, czyli bliżej prawdy. Naprawdę ciekawa rzecz i świadczy o tym, jak takie nazwiska jak Alistair McGrath, jak Keith Weld z Oxfordu obydwaj, jak John Polkinghorne czy Alvin Plantinga, to są ludzie, którzy szukają spotkania, dialogu, rozmowy, żeby nie izolować teologii, a to warto wspomnieć także w kontekście profesora Hellera naszego, który ubolewa niejednokrotnie, że my, zwłaszcza teologowie, że zwłaszcza kler w Polsce, jak on mówi, ale nie tylko w Polsce, jest często niezdolny do dialogu z tak zwaną nauką. Jesteśmy do tego mało przygotowani. Można by jeszcze, mówiąc o tej teologii, pewnie wspomnieć jakieś ośrodki ważniejsze, zwłaszcza dla naszej teologii katolickiej. No w Anglii takich za bardzo to nie ma. Jest oczywiście Oxford, Cambridge, ale to trudno mówić, że są ośrodki katolickie poza dominikanami czy franciszkanami. Ale w Stanach Zjednoczonych prawdopodobnie czołowy uniwersytet katolicki to jest Uniwersytet Notre Dame w stanie Indiana. Miałem tą okazję być rok temu. Piękna uczelnia, bardzo bogata naprawdę i stara się być katolicka, choć to trudne. Choć to bardzo trudne w Ameryce. Ale taki jezuicki Georgetown, czy wiele uniwersytetów katolickich jezuickich w Ameryce, na przykład Loyola University, których jest kilka, łącznie z Chicago, czy jakiś Loyola Marymount University w Kalifornii, w Los Angeles, czy Fordham jezuicki w Nowym Jorku. To są ważne uczelnie katolickie, choć bywa, że kontrowersyjne pod wieloma względami, ale jeszcze jakoś katolickie.
Warto wspomnieć z nazwisk jeszcze, na przykład Don Capit, angielski teolog, kiedyś ksiądz anglikański, a teraz mówiący, że Pana Boga to nie ma, tylko z grubsza jest jakieś doświadczenie mistyczne i należy uczyć po katolicku, bo to wszystko czytam po chrześcijańsku, ale tam nie zawracajmy sobie głowy ideą Boga, bo tego nie ma. Ciągle duchowny anglikański. Czy oczywiście Gilbert Keith Chesterton, czy Clive Staples Lewis, świeccy pisarze, ale niezwykle ciągle czytani i ważni w tym świecie anglosaskim. Jeszcze by można wspomnieć może i takie kontakty teologii anglosaskiej z zupełnie innymi religiami, na przykład azjatyckimi. Już naprawdę kończę. Na przykład taki Michael Amalados, to jest jezuita z Indii, zresztą konsultor wielu komisji watykańskich, jakkolwiek i jego badają, czy nie pobłądził w jakiejś książce ostatnio. Kardynał Miller się za to wziął i słusznie. Ale to mądry człowiek i dużo bardzo pisze na ten temat. Pewnie warto by, mówiąc o teologii anglosaskiej, powiedzieć jeszcze słowo, tylko wspomnieć o dialogu ekumenicznym między tym światem anglosaskim, na przykład anglikanizmem, a nami, czy innymi odłamami chrześcijaństwa. Taka komisja katolicko-anglikańska, która istnieje od ponad 40 lat, wydała dużo ciekawych dokumentów, nie zawsze znakomitych, nie zawsze w pełni zgodnych na przykład z doktryną katolicką, czasami jest tam problem, ale to są ważne rzeczy, które trzeba docenić. I żeby dokończyć już, pewnie tak, współczesna teologia w ogóle, ale może wydaje mi się anglosaska szczególnie, gdziekolwiek ona jest, jest głęboko naznaczona różnymi trendami transformacji współczesnych społeczeństw. Nie da się jej upisać prostym podziałem na teologię na przykład ortodoksyjną i liberalną. To niemożliwe. Ta teologia jest głęboko otwarta na kulturę, czasem chyba za głęboko, można w pewnym sensie powiedzieć, na życie społeczne, na nowe różne zjawiska. Ona chce być bardzo inclusive, jak oni mówią. Także to wszystko bierze, co się rusza, co jeśli jest człowiek, ma takie poglądy, pomysły, no to niech ma prawo, czemu nie? Czy to dobrze? To niestety wdziera się także do katolickiej teologii anglosaskiej, gdziekolwiek ona by nie była. Kontekstualność tej teologii jest chyba też ważna, to znaczy współczesna myśl i kultura, bardzo środowisko to teologiczne także jakoś po swojemu kształtuje. Chyba da się powiedzieć, że teologia jest często zdystansowana do granic konfesyjności. Rzadko się nazywa, a ja to jestem luterańska, a ja to jestem kalwińska czy inna. Ja to jestem chrześcijańska. I to jest częste zjawisko. To jest teologia chyba nadwrażliwa na świat i jego zjawiska i różne trendy kulturowe, przez to laicyzująca się jakoś. To ciągle będzie tak, że na przykład w Ameryce, ale nie tylko fundamentalizm biblijny, to będzie silne nachylenie charyzmatyczne w wielu krajach świata, ale to będzie ciągle także poszukiwanie dialogu nauki z wiarą i wiarą chrześcijańską. I także takie nowe nurty, które tylko z nazwy wspomnę, które wyrosły jakoś z doświadczeń opresji rozmaitej. Czy to będzie tak zwana czarna teologia, czy to będzie teologia wyzwolenia, czy to będzie teologia feministyczna. To chyba też trzeba wspomnieć. Bardzo dziękuję i bardzo przepraszam, że trochę zgrzeszyłem przez nadmiar. Dziękuję bardzo.